Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i słuchajcie, na razie przejściowo jesteśmy w aucie, ponieważ znów nie mam jak się za bardzo przywitać, a wszystko szybko się dzieje. No słuchajcie, ja teraz skończyłam sobie pracę. Jest po godzinie 16, a po 19 jestem umówiona na sesję z koleżanką, która już wiele razy robiła mi sesję. No i właśnie, słuchajcie, dzisiaj będzie ta sesja. No i jest teraz po 16, więc jak wiecie, jest dużo czasu. Ja oczywiście mam zamiar wrócić do domu, ogarnąć się, coś tam włosy ułożyć, bo średnio się mnie dziś słuchają. Ale też chcę, słuchajcie, może zahaczyć teraz o galerię handlową i chyba pojedziemy do Kaskady popatrzeć, czy nie ma przypadkiem gdzieś jakiejś kiecki. Padać już na swoim miejscu, więc mogę do was śmiało gadać i być też skupioną na jeździe. Słuchajcie, właśnie pomyślałam sobie, że pojadę po prostu do galerii, do Kaskady i poszukam jeszcze raz długiej sukienki, wiecie, takiej maxi. Macia powiedziała, że w takiej sukience mnie w dzisiejszej sesji widzi. Ubiorę sobie też konwersy do tego i katanę, tylko muszę ją jeszcze znaleźć. No i jakiś tam czas temu byłam też w galeriach i to było z półtora tygodnia temu już, w poszukiwaniu właśnie takich sukienek i powiem wam, że nic nie znalazłam. Oczywiście były jakieś tam jedne sztuki, ale ja jestem trochę wybredna i mi się nie spodobały. Może dziś coś znajdę, mam taką nadzieję, więc zabieram was ze sobą do sklepu, coś tam wam może pokażę, jak właśnie znajdę. No i ta sesja właśnie będzie to troszeczkę chyba przebierana. Madzia oczywiście mi zaproponowała swoje chyba 3 albo 2 kiecki. Wszystkie są, słuchajcie, piękne, naprawdę idealnie trafiają w mój gust. I bardzo mi miło, że oczywiście ona proponuje te kiecki. No ale tak na początku mi się trochę głupia zrobiło, ale w sumie no już tam znamy się jakiś czas. Miałyśmy wspólną sesję nieraz, więc no miło, miło ogólnie. Dzisiejsza sesja, słuchajcie, będzie o zachodzie słońca i właśnie po godzinie 19 wybieramy się właśnie w pewne miejsce. Czemu ja mówię ciągle właśnie? No i ja chciałam taką sesję tym razem miejską. Miałam poszukać inspiracji, ale jak to u mnie bywa z moim czasem średnio i po prostu nie poszukałam tych inspiracji, ale może coś jeszcze uda mi się znaleźć. No i słuchajcie, jeszcze właśnie ten zachód słońca, więc będzie pięknie. No i u nas w Szczecinie stoi takie koło, jakby diabelski młyn, wiecie, no takie koło wielkie, na które można sobie siąść i po prostu pojeździć na tym i właśnie pozwiedzać Szczecin z góry. No i właśnie tam przy tym kole też będziemy sobie robiły zdjęcia. Magda to zaproponowała. Mi kiedyś tam robiła koleżanka właśnie zdjęcia przy tym kole. Jak możecie zauważyć na Insta, są te zdjęcia. Jest ich bardzo mało, ale są. Ale pomyślałam w sumie, że skoro Magda jest, no wiadomo, takim profesjonalnym fotografem, no to na pewno też jakieś cuda wyczaruje. I pomyślałam sobie, że w sumie czemu nie? Ja sobie teraz stoję w koreczku, bo cały Szczecin tak naprawdę jest rozkopany i zastanawiam się, czy źle przypadkiem nie pojechałam, ale powiem wam szczerze, że gdzie bym nie pojechała, to i tak byłoby źle i tak byłyby korki, bo ostatnio jest tragedia w Szczecinie, no ale to przez te wszystkie rozkopane po prostu ulice, skrzyżowania i tak dalej. Także słuchajcie, ja sobie jeszcze troszeczkę postoję w tym korku, więc no cóż, zobaczymy się, słuchajcie, już jak zajadę do właśnie galerii, mam nadzieję, że szybko mi się uda, bo chciałabym tam szybko zajechać, załatwić szybko sklepy, zajechać do domu, a to są typowe godziny korkowe. No i właśnie jeszcze z Filipcią chciałabym czas spędzić, jeszcze się pomalować, bo tylko kreskę mam na oczach zrobioną, a chciałabym mieć cienie. No i ogarnąć serio te włosy, serio, serio. Także, no cóż, ja się z wami na chwileczkę żegnam i widzimy się już za niedługo. Już zajechałam do galerii, właśnie dokładnie do Kaskady. Teraz biorę maseczkę, bo w środku jeszcze trzeba nosić. Telefon jest i portfel najważniejszy, bo jak coś znajdziemy, to może kupimy. I jeszcze kartę parkingową. Pyk. I słuchajcie, lecimy. Moja Gucci bag. Kiedyś miałam wam ją pokazać w sumie, bo czasem się mnie pytaliście, co dostałam na przykład pod choinkę i tak dalej, kiedy był okres świąt Bożego Narodzenia. Na te poprzednie dostałam tę właśnie torebkę, a na święta jeszcze wcześniejsze dostałam też torebkę, ale tym razem Michaela Korsa czarną.
Wróciłam do domu, jak widzicie, już jestem pomalowana, więc spoczko, bo na zdjęcia zawsze warto się mocniej pomalować. Włosy też zdążyłam, słuchajcie, umyć. Na razie są takie puszyste troszeczkę, ale za chwilę może jakoś tam się ogarnę, ale myślę, że nie będę ich na pewno prostować, bo to raczej nie ma sensu. Może gdzieś tutaj na początku sobie jeszcze je podkręcę. I słuchajcie, szukałam sukienki tej właśnie, o której wam wspomniałam. Byłam w Bershce, Pulu, Zarze, tam nie znalazłam sukienek, ale w Zarze znalazłam taką niebieską koszulę, jakby flanelową. Lubię takie i lubię niebieski też kolor, więc sobie taką kupiłam. I słuchajcie, jednak się skusiłam na tę sukienkę, którą widziałam 1,5 tygodnia temu. A sukienka mianowicie jest z Mojito dokładnie. Bardzo rzadko tam cokolwiek kupuję. Ona jest długa, midi, biała, ale ma taki print. I właśnie głównie print chcę wam pokazać, bo całej sukienki nie mam jak tutaj teraz pokazać, więc prawdopodobnie zobaczycie to po prostu na moim Instagramie, na tych zdjęciach. Więc właśnie na efekty tej sesji musicie jeszcze chwilę poczekać, ale po prostu jak będziecie mnie obserwować na Insta, to wam pokażę. Więc ja słuchajcie teraz założę sobie chyba rajstopy, bo jednak później będzie mi troszeczkę zimno, a jeszcze ponad pół godziny mam do wyjazdu. Przebiorę się, no i cóż, jeszcze założę sobie katanę, żebym o niej nie zapomniała, a słuchajcie, ja wrócę już jak będzie późno, no bo wiadomo, będziemy mieli zachód na zdjęciach. I słuchajcie, tak pomyślałam sobie, że w drugiej takiej mini części tego filmu, czyli jutro, chciałabym wam coś fajnego pokazać, bo byłam w sklepie na Nunana i kupiłam bańki mydlane. Ja te bańki kupiłam specjalnie z myślą o Phoebe, bo bardzo jestem ciekawa, jak ona będzie reagowała na te bańki. Widziałam filmiki, gdzie właśnie śmiesznie bardzo reagowały koty na bańki mydlane, więc ja muszę koniecznie sprawdzić, jak właśnie Phoebe na nie będzie reagowała. No ale żeby to fajnie wyglądało i tak dalej, to wolałabym, żeby było wtedy jasno. Dziś już niestety tego nie zdążę, więc słuchajcie, to sobie zrobię jutro, no ale wy oczywiście zobaczycie to wszystko w jednym vlogu. Także, no cóż, do jutarka, kiedy będzie Phoebe reagowała na bańki mydlane. Zobaczyliście przed chwilą właśnie urywek, kiedy Phoebe zobaczyła pierwszy raz bańki mydlane i jej reakcja była taka typowa, czyli była bardzo tym zainteresowana, nie bała się, bardzo, bardzo ciekawska. No i słuchajcie, nawet tak miauczała, ale musiałam tam podłożyć muzykę i po prostu wyciszyć filmik, dlatego że telewizor nie był wyciszony, nie chciałam, wiecie, jakichś tam praw autorskich i tak dalej, mieć z tym problemu, więc tak to wyglądało. Dlaczego w ogóle wpadłam na ten pomysł? Ponieważ widziałam wiele filmików ostatnio właśnie w internecie, jak koty śmiesznie reagowały właśnie na takie bańki mydlane. Więc jeśli wy będziecie chcieli sprawdzić, jak wasze koty reagują na bańki, to tylko pamiętajcie, aby one nie piły właśnie tego płynu. A słuchajcie, jeśli chodzi o sesję zdjęciową, ja tak szybciutko właśnie zobaczyłam te zdjęcia na jednym aparacie u Madzi. Jeśli chodzi o takie zdjęcia mojej całej postaci, a portretowych nie widziałam, to będzie, jak ona sama powiedziała, niespodzianka dla mnie, ale naprawdę tyle, co widziałam, to serio megaśne zdjęcia. I sukienki miałam
na sobie dwie i te dwie sukienki właśnie były od Maci. Te wcześniejszą, którą wam pokazywałam, tak troszeczkę pokazałam, z Mojito, ja ją, słuchajcie, oddaję. Bo kiedy ją przymierzyłam, ona się po prostu nie nadaje, bo tam wszystko prześwituje. A wiadomo, w lato będzie ciepło, więc nikt nie będzie zakładał jeszcze pod sukienkę midi jakiś, nie wiem, kaleson czy podkoszulki, więc no... Niestety, ta sukienka się do niczego nie nadaje. Ja bardzo dziękuję, jeśli właśnie dotrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostawicie łapeczki do góry. Subskrybujcie też kanał, bo mam 61 tysięcy widzów i bardzo, bardzo mi zależy, aby dobić tutaj 100 tysięcy. No i teraz możecie się spodziewać, że będę coraz częściej mówiła wam o czerwcu i tym fajnym wydarzeniu, które jest przed nami i przed wami, więc no cóż, będę spamować, wybaczcie mi. Ale oczywiście obserwujcie Instagramy, YouTube i bądźcie po prostu na bieżąco, a także zapraszamy was na nasze grupy na Facebooku. Moja grupa nazywa się Kociaki Belli, zawsze link jest w opisie każdego filmu. No i tyle. Także lecę do dalszych obowiązków, nagrywać dla was filmy na też inny kanał. Także pa pa!